Od 2002 roku spotykaliśmy się w tym miejscu na krakowskich lekcjach śpiewania, aby poprzez wspólne wykonanie pieśni narodowych cieszyć się z kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. W tym roku jest to niemożliwe. Pandemia wyklucza tak liczne zgromadzenia. Dlatego zapraszam Państwa przed ekrany telewizorów i laptopów na muzyczną opowieść o naszej trudnej drodze do niepodległości. Zacznijmy naszą opowieść od czasów Konstytucji 3 maja, która była pierwszym tego rodzaju dokumentem w Europie i drugim na świecie. Konstytucja ta zlikwidowała szkodzące Polsce liberum veto, zrównała prawa szlachty i mieszczan oraz otoczyła opieką państwa chłopów. Niestety przestała obowiązywać już po 14 miesiącach. W opinii jej autorów była ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. Ale zanim to nastąpiło, w 1766 roku w Warszawie z inicjatywy Stanisława Poniatowskiego powstała Szkoła Rycerska. Absolwentem tej akademii był m.in. Tadeusz Kościuszko. A mottem tej uczelni był wiersz, który z czasem stał się pieśnią. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy pętanie zelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gwieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Wolności, której jarzma nie docieka, gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły. Cecho dusz wielkich ozdobo człowieka, w strumieniu boski cnót zaszczycą źródły. Tyś tarczą twoich Polaków od wieka, z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły. Większaś nad przemoc, a kto ciebie godny? Pokruszył jarzma albo padł swobodny. Pokruszył jarzma albo padł swobodny. Ważną postacią w naszej historii jest osoba Tadeusza Kościuszki. Ważną datą dla nas i dla niego był rok 1794, w którym to 24 marca na Rynku Głównym w Krakowie przysięgał, że będzie walczył o wolność, całość i niepodległość. 4 kwietnia tego samego roku pokonał Rosjan pod Racławicami, a w październiku dostał się do niewoli. W listopadzie ostatecznie zakończyła się insurekcja, czyli chłopskie powstanie narodowe, któremu przewodził. Na krakowskim rynku tam ludu gromada, Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. Wyszedł pan Kościuszko w krakowskiej sukmanie, odkrył jasne czoło na to powitanie. Na krakowskim rynku wszystkie dzwony biją, cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją. Zagrzmiały okrzyki jak tysięczne działa, swego bohatera Polska wita cała.
odkrył jasne czoło, klęknął na kolana. Ślubuję ci życie, ojczyzno kochana, ślubuję ci życie, ślubuję ci duszę, za Bożą pomocą wolność wrócić muszę. Nie stoję tu w srebrze, nie stoję tu w złocie, lecz w pogardzie śmierci, w staropolskiej cnocie. A mówił te słowa w tak ogromnej ciszy, zdało się, że Pan Bóg tę przysięgę słyszy. Zapłakał, zaszlochał naród dookoła, wstał Kościuszko, wstrząsnął krakuskę u czoła. Zabłysła mu w ręku szabla poświęcona, niech żyje, zawołał, Litwa i korona. I zniósł ją oburącz w to jasne zaramię, ogłaszam przed niebem narodu powstanie. A głosy buchnęły wskroś rynku i grodu, niech żyje Kościuszko, naczelnik narodu. Ej, byłaś to chwila i święta, i Boża, cała Polska drgnęła od morza do morza. Ej, byłaś to chwila i święta, i Boża, cała Polska drgnęła od morza do morza. Niecały rok po upadku powstania kościuszkowskiego w 1795 roku nastąpił trzeci rozbiór Polski. Był to początek wymazywania z pamięci Europy dawnego państwa z królewskim rodowodem. Na wiele lat wpadliśmy w łapy Austrii, Rosji i Prus. W 1819 roku car Aleksander zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę. W następnych latach zawieszono wolność zgromadzeń. Rozpoczął się okres prześladowań, aresztowań i represji. 29 listopada w 1830 roku o godzinie 18 do szkoły podchorążych piechoty wszedł Piotr Wysocki i wygłosił płomienne przemówienie, po którym nastąpił atak na Belweder. W pieśni Warszawianka usłyszycie echa tamtych wydarzeń. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. W tęczę franków orzeł biały, patrząc lot swój w niebo wzbił. Słońcem lipca podniecany, woła na nas z górnych stron. Powstań Polsko, stróż kajdany, dziś twój tryumf albo zgon. Ej, kto Polak na bagnety, żyj swobodo, Polsko, żyj! Takiem hasłem cnej podniety trąbo nasza wrogom brzmi, trąbo nasza wrogom brzmi. Na koń woła kozak mściwy, karać bunty polskich rod. Bez Bałkanów są ich niby, wszystko zgnieciem w jeden lot. Stój za Bałkan, pierś na stanie, car wasz waży płonny łuk. Z wrogów naszych nie zostanie na tej ziemi chyba trup. Hej, kto Polak na bagnety, żyj swobodo, Polsko, żyj! Takiem hasłem cnej podniety trąbo nasza wrogom brzmi, trąbo nasza wrogom brzmi. Droga Polsko, dzieci twoje, dziś szczęśliwszych doszłych chwil. Od tych sławnych, gdy ich boje, wieńczył Kremlin, Tybr i Nil.
lat 20 nasze męże, los po obcych grodach siał. Dziś o matko, kto polęże, na twym łonie będzie spał. Hej, kto Polak na bagnety, żyj swobodo, Polsko, żyj! Takiem hasłem cnej podniety trąbo nasza wrogą brzmi, trąbo nasza wrogą brzmi. Minęło kilka lat od wybuchu i klęski powstania listopadowego. Wyrosło nowe pokolenie, które było przepełnione nadziejami na odzyskanie niepodległości. 22 stycznia 1863 roku w Warszawie wybucha powstanie styczniowe. Swoistym katalizatorem stała się realna groźba masowego poboru młodych ludzi do wojska rosyjskiego, tak zwanej branki. Zasadniczym powodem wybuchu powstania było łamanie praw zagwarantowanych Polakom w Konstytucji. Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim zrywem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się blisko 200 tysięcy osób. Pomimo niepowodzenia militarnego, powstanie styczniowe osiągnęło część celów politycznych i przyczyniło się do odzyskania niepodległości pół wieku później. Naprzód drużyno strzelecka, sztandar do góry swój znieś. Żadna nas siła zdradziecka zniszczyć nie zdoła ni zgnieść. Czy przyjdzie nam umrzeć wśród boju, czy w tajgach Sybiru nam gnić? Z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć. Z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć. Nic nie powstrzyma rycerzy ofiarnych na mękę i trud. Za naszym hymnem pobieży do walki o wolności lud. Czy przyjdzie nam umrzeć wśród boju, czy w tajgach Sybiru nam gnić? Z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć. Z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć. Chłopiec nasz ruszył zwycięski do walki o wolność i byt. Wrogowi odpłacić klęski, Polsce swobodny dać świt. Czy przyjdzie nam umrzeć wśród boju, czy w tajgach Sybiru nam gnić? Z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć. Z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć. Czas po powstaniu styczniowym to okres dobijania naszej ojczyzny. W 1886 roku zlikwidowano Bank Polski, skasowano klasztory, skonfiskowano 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Aż do 1914 roku nie było nadziei na odzyskanie niepodległości. Dopiero wybuch I wojny światowej dał Polakom impuls do walki o swoje państwo. W sierpniu 1914 roku Józef Piłsudski stworzył w Krakowie oddział pierwszej kadrowej, który w kilka dni później z krakowskich oleandrów wyrusza do Warszawy.
Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza. Ojda, ojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przecież dojdziem, byleby iść w nogę. Ojda, ojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Kiedy Moskwa zdrajca drogę nam zastąpi, to kul z Manlichera nikt mu nie poskąpi. Ojda, ojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. A gdyby on jeszcze śmiał udawać zucha, każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha. Ojda, ojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, to pierwsza kadrowa gwardy ją zostanie. Ojda, ojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. A więc piersi naprzód podniesiona głowa, bośmy przecie pierwsza kompania kadrowa. Ojda, ojda dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Dwudziestego drugiego stycznia 1917 roku ówczesny prezydent USA wygłosił przemówienie, w którym była mowa o powstaniu niepodległej i zjednoczonej Polski. W lipcu 1917 w Polsce wybuchł kryzys przysięgowy. Józef Piłsudski odmówił składania przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec, za co został internowany i osadzony w twierdzy w Magdeburgu. W sierpniu 1917 roku w Lozannie powstał Komitet Narodowy z Romanem Dmowskim na czele. W tym samym roku zostały napisane dwie pierwsze zwrotki późniejszego hymnu Legionów i najulubieńszej pieśni marszałka My Pierwsza Brygada. Legiony to żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos. Legiony to żołnierska buta, legiony to straceńców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. O ileż mąk, ileż cierpienia, o ileż krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. Krzyczeli, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Leliśmy krew, osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos.
1 listopada wybucha konflikt zbrojny i walka o Lwów. Obrona Lwowa w 1918 roku była częścią wojny polsko-ukraińskiej. Walki rozpoczęły się od wkroczenia żołnierzy ukraińskich do większości gmachów publicznych we Lwowie. W ich obronie wystąpiły polskie organizacje konspiracyjne, polscy mieszkańcy, w tym młodzież nazywana później lwowskimi Orlętami. Wobec bohaterskiej postawy mieszkańców i ofensywy Wojska Polskiego pod koniec listopada oddziały ukraińskiej Armii Halickiej ostatecznie wycofały się z miasta. Uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz Lwów. Ja biłem się tak samo, jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O, nie płacz nad swym synem, że za ojczyznę padł. Z krwawą na piersi plamą odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Czy jesteś, mamo, ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi trochę ciemno. Obroniliśmy Lwów. Zostaniesz biedna samą. Baczność za Lwów cel pal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Jedenastego listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad polską siłą zbrojną. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Najważniejszym zadaniem była budowa nowoczesnego państwa. Podstawowym problemem były różne instytucje państwowe, przepisy prawne, języki, religie, narodowości i waluty na terenie Rzeczpospolitej, będącej pozostałościami po niedawnych zaborach. Jednak pomimo wielu przeciwności umacniamy państwo. W kwietniu 1939 roku zawieramy sojusze z Francją i Anglią na wypadek wojny. 1 września 1939 roku Niemcy w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim napadły na osamotnioną Polskę. Nasi niedawni sojusznicy zostawili nas samych. Posłuchajcie, ludzie, smutnej opowieści, co ja wam zaśpiewam, w głowie się nie mieści. Co ja wam opowiem, to jest smutne bardzo. Niechaj wasze serca
biedakiem nie wzgardzą. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najgorzej się zawziął na naszą Warszawę. Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała. Dzisiaj tylko kupa gruzów pozostała. Kościoły zburzone, domy popalone. Gdzie się mają schronić ludzie poranione? Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba. Nie tylko od bomby umrzeć z głodu trzeba. Lecą bomby, lecą od wieczora do dnia. Nie ma kropli wody do gaszenia ognia. Kościoły zburzone, domy popalone. Gdzie się mają podziać dzieci wygłodzone? Matka szuka syna, głośno wzywa Boga. Błaga o ratunek, wypatrując wroga. Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała, to biedna Warszawa poddać się musiała. I tak się broniła całe 3 tygodnie. Jeszcze Pan Bóg skaże wrogów za ich zbrodnie. Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie ludzie, z nami łaska Boża. Odbuduję Polskę od gór aż do morza. Nikt nam nie zrobi nic, gdy z nami śmigły ryc. Śpiewano z radością, łzami, z dumnie wypiętą piersią. Tymczasem już w kilkanaście dni po napaści Niemców na Polskę naczelny dowódca sił zbrojnych, śmigły ryc, ucieka do Rumunii. Po klęsce wrześniowej wielu polskich polityków, dowódców oraz żołnierzy udało się na emigrację. Tam stworzyli polski rząd z siedzibą w Londynie oraz polskie siły zbrojne na zachodzie. Między innymi w Syrii powstaje samodzielna karpacka brygada, która wraz z aliantami odnosi pierwsze zwycięstwo II wojny światowej, zdobywając Narwik. Myśmy tutaj szli z Narwiku, wy przez Węgry, a my z Czech. Nas tu z Syrii jest bez liku, a was z Niemiec zwiało 3. My przez morza, a wy z Flandrii. My górami, wy przez las. Teraz wszyscy do Aleksandrii. Teraz my już wszyscy wraz. Karpacka brygada, daleki jest świat, daleki żołnierza, tułaczy ślad. Daleka jest droga, w zawiejach i mgłach, od śniegów Narwiku, w libijski piach. Maszeruje, brygada maszeruje, zachód, północ,
południe, wschód. Ani nóg, ani drogi nie żałuję, maszerować to nasz trud. Karpacka brygada do domów, do chat, do Polski idziemy przez cały świat. Nie zbraknie na świecie bez drożyn i dróg. Dojdziemy do Polski, tak daj nam Bóg. W trakcie II wojny światowej Polska była krajem okupowanym. Od początku tej okupacji do jej końca działa ruch oporu. Jedną z form tego oporu była walka zbrojna. Polskie podziemie było największym, najlepiej zorganizowanym antyniemieckim ruchem na świecie. To w kraju. A na świecie rozsławiała nas odwaga i bohaterstwo naszych żołnierzy walczących u boku aliantów. Bitwa o Monte Cassino była jedną z najcięższych bitew II wojny światowej. Trzy pierwsze szturmy sprzymierzonych nie powiodły się. W czwartym ataku wzięli udział polscy żołnierze pod wodzą generała Władysława Andersa. 18 maja 1944 roku na murach zdobytego klasztoru załopotała polska i brytyjska flaga. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni, zażarci, i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Runęli przez ogień straceńcy, nie jeden z nich dostał i padł. Jak ci samosierny szaleńcy, jak ci spod Rokitny sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli, i udał się szturm. I sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta
ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Od początku II wojny światowej na terenie okupowanej Polski rozgorzał terror. Niemcy mieli plan przekształcenia Polaków i innych Słowian w niewolników. Zabijali przedstawicieli polskich elit lub zsyłali ich do obozów koncentracyjnych. Egzekucje cywilów, łapanki, tortury. W 1940 roku Rosjanie dokonali zbrodni katyńskiej, mordując w ścisłej tajemnicy blisko 19 tysięcy polskich oficerów. Straszne czasy, beznadzieja i śmierć. Pewną nadzieję na zmianę losu Polski przyniosła zmiana na froncie wschodnim. Klęska Niemców pod Stalingradem w 1943 roku zatrzymała niemiecką machinę wojenną. Rosjanie rozpoczęli swój marsz na Berlin. W 1944 roku dotarli do Warszawy. W tej sytuacji Polacy postanowili sami wyzwolić swoją stolicę. 1 sierpnia wybucha Powstanie Warszawskie. Nie złamie wolnych żadna klęska, nie zrwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem drogą gniew. Po Wiśle Wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Odpiły dłuta młota kielni, stolico synów swoich sław, że stoją wraz przy tobie wierni, na straży twych żelaznych praw. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Poległym chwała, wolność żywym, niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogą gniew. Powstanie warszawskie planowano na góra 2 tygodnie.
rzeczywistości walki trwały 63 dni. Po jego upadku Niemcy przystąpili do metodycznego niszczenia naszej stolicy. Kilka miesięcy później, na początku 1945 roku, rusza kolejna rosyjska ofensywa, która odrzuca Niemców za Odrę. W marcu tego samego roku od zachodu na teren Niemiec wkraczają alianci. W maju 1945 roku Niemcy podpisują kapitulację. Koniec wojny. W wyniku wcześniejszego porozumienia między Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim Polska trafia do strefy wpływów Związku Radzieckiego. Od 1948 roku nasz kraj wkroczył na drogę do socjalizmu. W czerwcu 1956 roku wybucha pierwszy w PRL strajk generalny przeciwko władzy. Na przestrzeni wielu lat wybuchają kolejne bunty i strajki. W sierpniu 1980 roku powstaje niezależny robotniczy związek zawodowy Solidarność. 13 grudnia 1981 roku władza wprowadza stan wojenny. Powstają obozy dla internowanych. Do Pierdla trafiają działacze opozycyjni oraz inni niepokorni. W jednym z nich, trzech osadzonych, pisze piosenkę pod tytułem Zielona Wrona. Ekstrema już śpi, szczekają gdzieś psy. Skończyła się wolna sobota. Wyruszył sznur suk, rżną buty o bruk. Ktoś do drzwi gwałtownie łomota. Zielona wrona, dziób wężyk szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chce zakrakać, ten będzie internowany. Zielona wrona, dziób wężyk szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chce zakrakać, ten będzie internowany. Grudniowy wstał świt, nie wiedział nic nikt, milczały jak grób telefony. Aż w radio wódz sam ogłosił, że stan wojenny jest wprowadzony. Zielona wrona, dziób wężyk szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chce zakrakać, ten będzie internowany. Zielona wrona, dziób wężyk szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chce zakrakać, ten będzie internowany. Od tego poranka codzienna łapanka szalała w bezsilnej wściekłości. W Łupkowie zaś z Pierdla zrobiono internat dla członków Solidarności. Zielona wrona, dziób wężyk szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chce zakrakać, ten będzie internowany. Zielona wrona, dziób wężyk szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chce zakrakać, ten będzie internowany. Nasza droga do niepodległości to trudny szlak i złożony proces. Aby ją utrzymać, należy pamiętać, że wolna ojczyzna to zbiorowy obowiązek i że dobro wspólne wyrasta z naszej dobrej pracy, a udział w referendach i wyborach to obowiązek każdego obywatela. Dzieje twojej ziemi na drogę.
czytaj, swoich ojców gromy uściskiem powitaj.